razem z Leylan zapłaszczone idziemy dokładnie w przeciwnym kierunku niż to miejsce, które Raven odkrył. To może nie w ten sposób, to ja pójdę z Leylan. A, też może tak być. Każ jej za 5 minut zniknąć, ja wtedy do was dołączę. To jest, o, a to jest niegłupie. No od razu zużywam jednego command seala, żeby wyjaśnić Leylan plan i... Nie spierdol tego. Bo... Tak. To poczekajcie chwilę w tym zaułku. Oczywiście. Nie, znaczy w zasadzie... Wiesz, weszły trzy osoby, wychodzą dwie, więc lepiej, żeby dwie osoby poszły w jedną, dwie osoby poszły w drugą, żeby nie widzieli, kogo mają... Nie, bo ja jedę w cieniu, mnie nie widać. A, no tak. Weź, okay. Nie będę wychodzić. Tak, masz rację. To, dobre, czyli było widać tylko Helenę i Drake'a. No. I zaraz wyjdą dwie zakapturzone postacie. No. Dobry plan, podoba mi się. Czy możemy przewinąć do tego momentu, kiedy zgubiliśmy ogon i możemy iść zbadać ten wóz? Tak, jak najbardziej. Super. To ja wychodzę gdzieś z cienia obok was. Aha. Dobra, więc co robicie? Już jesteście, zbliżacie się do tego wozu, na razie jest cisza, spokój, słońce już dawno minęło swój zenit, jest około godziny 3:00. No to jednak trochę było oddalone. Po ulicach mijacie pędzących śpieszących się kupców, tragarzy, sprzedawczynie. Wielu z nich niesie jakieś różne naręcze kwiatów, niektórzy narzędzia do rusztowania. Ogółem cały typowy rozgardiarz towarzyszący miastu handlowemu. Jest tylko jedna rzecz, jak tam w drodze Drake tak myślał i w końcu rzucił, znaczy w drodze, teraz jak już z powrotem Raven się pojawiła, że chwali za plan, bardzo przebiegły, po czym Drake mówi, cóż, żeby tylko przekonanie Ardeta tak działało, bo zacząłem się zastanawiać i mam do was jedno pytanie, co jeśli nie będziemy w stanie przemówić mu do rozsądku, zakładając, że tam jest? Wiążemy go i wsadzamy do piwnicy koło Janusa? Czekamy, aż Delat wróci do domu i wypuszczamy? Albo wiążemy, czekamy, aż Lottery zwróci albo Greta i zdecydują, co z nim. Okej. Właśnie, jest tu jeszcze jedna ważna kwestia. Czy to, co robi Ardeth, naprawdę jest takie złe? No, dla interesu miasta zabicie imperatora z innego kraju. Czy tam tyrana? Kim tam on jest? Ja nie jestem. Kiwam głową i... No tak. Pod tym względem masz rację. A w sumie ostatnie miasto i tak bardzo cierpiało przez te Guild Wars, więc... No myślę, że jakbyśmy teraz... Przy czym z tego, co słyszałem opowieści o Delacie, to na pewno Ardeth nie strzeliłby bezpośrednio do niego, tylko by narobił nam jeszcze więcej kłopotów. W sensie, wiecie, te sobowtóry i w ogóle. Tak, cóż, nie przejmuje się kontroli nad jakimś państwem i nie... Nie przejmuje się kontroli nad jakimś państwem i żyje, żeby o tym opowiedzieć, że nie ma się jakiegoś planu. Niemniej, cóż, obawiam się, że bardzo wiele osób byłoby niezadowolonych i bazar miałby jeszcze ciężej, gdyby faktycznie władca innego państwa zginął tutaj. No dobra. Znaczy on może mieć nawet plan na taką alternatywę, nie? Macie rację, to może być zażywienie wojny i chyba to musimy Ardetowi uświadomić. A jeszcze mówię do Heleny, nie neguję, że cóż, może Delat najpewniej nie jest dobrym człowiekiem, ale czasami czasami rzeczy są w odcieniach szarości. Znaczy wiecie, niech Ard robi co chce, może go nawet zastrzeli, jak już wyjedzie z miasta. Tylko jeśli zrobi to tutaj, w czasie oficjalnej delegacji,
No to miasto ma przesłanę. Znaczy sama próba asasynatu, sama próba skrytobójstwa może być wystarczająca, żeby wywołać wojnę, więc rzeczywiście musimy go zatrzymać jakoś. Mhm. Ale w sumie to jest dobre pytanie. Jak bardzo będziemy go zatrzymywać, nawet jeśli będzie to kosztować jego zdrowie i życie? Tak, jest dosłownie tylko lekkie skrzywienie na mojej twarzy. Cóż, nie uśmiecha mi się krzywdzenie kogoś, z kim bywałem na misjach. Niemniej w ostateczności zruszamy nami, cóż, ze złamanej ręki i nogi da się wyleczyć. No, uśmiecham się półgębkiem. To myślę, że musimy się rozdzielić i każdy z nas... Wiesz co, Helena nic nie mówi, tylko tak patrzy na własną dłoń. Lekko wydaje się być. Znaczy wydaje się być w głębokim turmoilu w tym momencie. Zaniepokojona sytuacją. Aha, dobra. Zawsze może go związać jednym ze swoich duchów, no, da radę. No, nie bardzo. Jednego mam bojowego, drugiego mam leczącego, a trzeciego mam tylko jakiego jest w pobliżu. Ja mam tylko związać cieniami, z tym nie ma problemu. Adamaja. Jeżeli Helen pozwala, to tak Drake lekko kładzie rękę na jej ramieniu i tak lekko ściska. Taki, jak to się tłumaczy na polski, reassuring squeeze, że damy sobie radę. Jesteśmy tarczą. Teraz jest trójka, on jest jeden. Są w miarę wyrównane szanse. Oczywiście zakładając, że tam jest. Patrzę na Ravena zdziwiony. Jesteś nowy, prawda? Tak bardzo nowy. Powiedzmy, parę tygodni już tu siedzę. Kiwam głową. A co? Czy jesteś jednym z tych szaleńców? Co? Czyli nie jesteś. Jakich szaleńców? Ogólnie rzecz biorąc, tarcza dzieli się na dwie grupy ludzi. Jedni to tacy, którzy są bardzo utalentowani w jakimś konkretnym rodzaju magii, tudzież mają bardzo konkretne, przydatne zdolności i są dzięki temu dość groźni i przydatni w różnych sytuacjach, które grożą miastu. Inni regularnie wybierają się na wycieczki do planów, żeby kopać tyłki bogom. No, słyszałem te opowieści. Tak. Ale myślę, że to rozmawianie na teraz. Ardet jest bliższy tej drugiej kategorii niż pierwszej. Na szczęście patrzę na Drake'a. Ty chyba też. Kiziu! Tak, lekko się uśmiecham i powiem, co mi przypomina, tak jakby lekko unosi dłoń, że tak jest trochę przed twarzą i jakby dłoń się dosłownie na sekundę zapala, po czym gaśnie. Tak przy okazji też się nauczyłem nowego triku. Ale Ardet chyba nigdy nie był w planach. Wypytywałem Tateusa i wydaje mi się. Nie ma się. Czy twierdzisz, Helen, że... Nie, chyba nie był, nie? Znaczy, Helena ogólnie rzecz biorąc uważa, że Ardet jest bardzo utalentowany. Aha, w sensie, że jest koksem i rozpierdala. No. Mhm. Koks. Dobra. Szczelanie za sojuszników. Jakiś tam talent ma. Jego główny talent to włączony Friendly Fire. Dobry skill. Ej, w sumie to chcę rzucić, mogę? Na Spout Lore? Powiedzmy sobie szczerze, out of character, Ardet ma już sporo dobrego ekwipunku i całkiem wysoki poziom, więc nawet te cuda, które robił wtedy na pustyni ponad rok temu, już by wskazywały na to, że jest niezły. Ale za mało się chyba wsławił w jakichś takich jatkach rozpierdalających. No, nie było go w tych wszystkich takich turbosesjach. A właśnie, czy Raven może rzucić na Spout Lore? Bo on, powiedzmy, że zbiera informacje, jakby chodząc, wypytując się, siedząc w tarczy, gadając z ludźmi. Ile wie o Ardecie i co on jest w stanie zrobić?
Dobra, rzuć jak najbardziej. Tak. Osiem. Osiem. W zasadzie, czy Raven nie jest doskonałą kontrą na teleportującego się Arteta, bo też się potrafi teleportować? Tak, ale ja chodzę tylko po cieniach, a jak on pójdzie w randomowe miejsce, to, tak, to nie wiem, gdzie on się pojawi. Dobra, więc muszę ci powiedzieć coś ciekawego, ale ty musisz przydatnego sama z tego zrobić. Dobra, więc co ci powiem, coś ciekawego. Taka ciekawostka jest, że on jest dość bywały w świecie. Słyszałaś o tym, jak kiedyś udało mu się powstrzymać plan Delata gdzieś na południu Delanii, z którym nie mogli sobie poradzić ani Loteris, ani Greta. I nawet zyskał sobie przychylność mieszkających tam ludów. Tylko nie jesteś do końca pewna, kto to tam był. Kiedy to było? Było coś takiego? Było. Ale Ardet, on nie był z nami na tej sesji, gdzie byli ci Templariusze, ten Zekwert, nie? Nie. Nie. Ale był na tej sesji, kiedy szukaliście miecza czarnego, mrocznego. Aha, dobra. I nawet dostał wtedy potężny magiczny łuk. Tak, tak, i Las Elfów, dobra, pamiętam. Las Twispera bodajże? I tak. I przeleciał się, tą trenerkę, nie? Siostrzenicę szefowej gildii finansowej. Racja. Dobra, powoli docieracie do wozu. W sumie nic się wiele tu nie zmieniło, raczej. To jest jedna z lepszych dzielnic miasta, więc jeszcze nikt go nie okradł, ale należy tylko oczekiwać zwroku, żeby ten. A już pewnie nie będzie kół, ani wozu, ani koni. Ja się w sumie tak zastanawiam na głos, właśnie tak przypomniawszy sobie o tej przygodzie na południu. Czy w takim razie Ardet byłby w stanie poprosić elfy o pomoc w wykonaniu jego... Tak sobie myślę na głos, może reszta też coś słyszała o tej imprezie. Drake tam był chyba, nie? Drake był. Owszem, nawet byłem podczas, nawet wiem o czym, znaczy byłem podczas poszukiwań owego miecza. Wiem mniej więcej, co tam się działo. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że nie miał czasu ani nie myślał o tym, żeby wziąć pomoc elfów dla ich dobra. Nie wydaje mi się, że chcieli. Okej, ja w tym momencie pytam. A na ile możemy w takim razie ufać tym strażnikom z gildii finansowej, którzy są pod rozkazami Shmi i Veri? Ale to z gildii finansowej? Ci ludzie... Właśnie, która to była gildia? Przepraszam, przypomnij mistrzu. Bankowa, finansowa, tak. Aha, to jest ta sama. Mi się pojebało, tak. Myślałam, że to będzie różne. Tak, to jest ta sama. To ja tak robię gest w stronę Helen, że dobry punkt. Chyba w ogóle nie powinniśmy w takim razie. W istocie. Tylko jak się zastanawiam. Ciężko myślę. Nie wiem, miejmy nadzieję. Chciałbym tak mówić. Rzeczywiście czasu zeszło na dyskutowanie, a jednak trzy osoby w płaszczach w okolicy. Nie, ja myślę, że ogólnie rzecz biorąc tam szliśmy i dyskutowaliśmy właśnie na takie wesołe tematy różne. Jak no i teraz jak na miejsce, no to Helena szybko przygląda się samemu wozowi, jego wnętrzu, po czym myślę, że możemy tam wejść. Do wozu? Znaczy nie, do tego budynku. Poczekaj, jak ona próbuje wejść, to ja tak ją ręką zatrzymuję. Mhm. I może najpierw wyślę zwiady. I chcę znowu datacznąć mój Shadow, żeby poszedł tam na szybki zwiad. Przyglądasz się wozowi, czy jak to wygląda?
Czy znaczy, podeszliśmy, ja tak, ogólnie rzecz biorąc, no, przyglądam się najpierw dookoła, potem sprawdzam w środku, czy jest tam może... O, bo w ogóle rzucę może na tego, Discerna. No właśnie, chciałem się o to dopytać. Myk. Okej. No dobrze. What here is useful or valuable? Co to jest? Znaczy w tym wywozie jest konkretnie coś przydatnego, ciekawego, interesującego dla mnie. Wiesz co, znajdujesz jedną ze strzał Ardeta, którą musiał jakoś upuścić, nie wiem, przez nieuwagę czy coś takiego. Okay. Może ona się do czegoś ci przydać. Dobra, no to w takim razie z lekką niepewnością ją wezmę, bo nie jestem pewien, co robi i czy mi nie wybuchnie w rękach. To jest, wiesz co, z tego co widzisz, ma na grocie taki rowek wyżłobiony, a w nim jest jakaś ciemna substancja. Okej. Okay. Ja znowu patrzę na ten festiwal kina pornograficznego. To ciemna substancja mi się skojarzyła. Ale to jest zwykle jasna substancja, chyba że twój facet ma jakieś poważne problemy. Dobra, co jeszcze? Okej, drugie pytanie... Nie wiem. Kurde, jakie czy ty. To macie jakiś pomysł, co tu jeszcze może mieć sens? Co jest tym, na co nie wygląda? Zawsze no, o, pytanie. To jest dobry pomysł. To właśnie też spojrzałem, że może to być. Dobra, wiesz co? Jaka była wasza robocza teoria dotycząca tego wozu? Czy to było, że on ten wóz porwał, czy po prostu wsiadł na gapę? Nie mieliśmy roboczej teorii. Nie, że po prostu nikt nie powiedział, do tego chyba wozu. Że dasz nam teraz okazję, żebyśmy powiedzieli. Bo tyle powiedzieli ci kolesie, że wskoczył do przejeżdżającego wozu. No. Więc... Okej, okay, coś wspominaliście o biednym kierowcy, ale może zobaczyć w... może zauważyć, że wóz został zaparkowany porządnie, tak bez śladów żadnego przerażenia, ani nic takiego. Aha, czyli ogólnie rzecz biorąc, to jest jego wóz albo kogoś, kto mu pomaga i z nim współpracuje. Tak. Okej. Okay. A mimo to został porzucony tutaj. Może nie porzucony, tylko zaparkowany i oni gdzieś są w pobliżu. Porzucony, to jest taka dzielnica, że... Myślę, że nie należy zostawiać swojego wozu na to długo. Trzecie? Co tu się stanie? Co, ogółem ta dzielnica jest dość dobrze zaludniona. I jest dość dobrze zaludniona. Jest tu wiele zamieszkanych budynków i tak dalej. Nie ma tu praktycznie pustostanów. Najwyżej może jakieś ciemne miejsca czy coś takiego, ale nie ma żadnego miejsca, w którym można by się ukryć na dłuższą chwilę. A z drugiej strony też zdajesz sobie sprawę, że Ardef może mieć tutaj jakieś sprawy do załatwienia. I niekoniecznie one mogą być tego. Niekoniecznie one mogą być dobre. Tym bardziej, że nagle słyszysz krzyki z głębi ulicy. Okej. Okay. Gdzieś za paroma zaułkami. No dobra. No to patrzę na resztę i... To jest chyba nasz sygnał. Dobra, to ja tam idę cieniami, tak bardzo szybciutko. W istocie. Helena? Też biegniesz? No tak, jasne. Dobra. To jest dość oczywiste. Go taką fast. Dobra, więc docieracie przed ulicę. Docieracie na jedną z konkretnych bocznych uliczek. Zauważycie, że tak jak jest to dzielnica rzemieślnicza, tak tu akurat swoje siedziby mają alchemicy.
i przed jednym z warsztatów, z komina, którego noszą się różnokolorowe dymy, leży w otoczeniu takich przerażonych ludzi człowiek, młody człowiek o koziej, ciemnej bródce i łysej głowie, trzymający się za wystającą z okolic, no, wystającą z piersi strzałę. Ciężko oddychający. Kolejny zastrzał w kolanie. Słucham? Kolejny zastrzał w kolanie. No właśnie nie, bo to już jest trochę poważniejsze. Okej. To ja wychodzę z cienia tuż obok niego i bardzo szybko chcę sprawdzić jego stan. Jest ciężki. Dziwi się w ogóle, że strzała trafiła dość blisko serca, ale najwidoczniej, nie wiem, musiał w ostatniej chwili albo się poruszyć, albo coś, zakładając, że to był arbit. Przez co nie zginął na miejscu. Ale jeśli nie otrzyma szybko pomocy, to się wykrwawi. Kto z nas umie udzielać pierwszej pomocy? Ja mam, dobra, wiesz co, to mówię do... krzyczę inaczej. Mówię szybko do Ravena i Drake'a, znajdźcie go. A samemu wzywam syrenę. A sama co? Sama wzywam syrenę. Okej. Okay. No to w tym razem komend Steel jak najbardziej. Tym razem muszę rzucić na Sumona. Dokładnie. Myk 9. Dobra. Mam 3 pakty, ale Spirit pojawia się z defektem Imperfection. Wiesz co, nagle widzisz, że ludzie, znaczy, że tak jak wokół was zebrali się ludzie, tak nagle czujesz wokół siebie taką pustkę, że nagle zrobiło się sporo miejsca i patrzysz, a twoja syrena ma całkiem przerażającą mordę. Okay. Rozdziewane, kłapiące szczęki, wielkie takie oczy takiej ryby, która zwykle łowi na przynętę, z tą świecącą lampką. Ogółem niezbyt przyjemny widok do patrzenia. Okej. A twój pacjent może mieć przez chwilę takie wrażenie, że po niego już śmierć. Tylko jakaś taka zimna. Żeby nie dostał zawału. Głupia by dobra, było. Tak, Krzysia, zużywam jeden pakt od razu, żeby użyła swoich leczących mocy. Okej. To bez rzutu działa, czy coś? Bez rzutu. Dobra, okej, spoko, więc... Bo to po prostu działa w ten sposób, że mój sumon może użyć swojej kostki obrażeń, żeby wyleczyć cel. No to rzuć, zobaczymy jak bardzo. Dobra, jakie mają sumony mają kostkę obrażeń? Gdzie ja to miałem napisane? Chwila, a moment, już to znajdę. D8 plus D4. Dobra, więc widzisz, jak syrena przystępuje fachowo do pracy, kłapiąc przy tym szczękoma i opluwając trochę pacjenta. Wyrywa strzałę, przykłada ręce, rana się zaklepia od środka, a ten po chwili jako tak zaczyna wyraźnie patrzeć, spogląda na nią, po czym bleje i tak zaczyna, no nie dobudzić się go na razie. Zruszyła ramionami. No cóż, przynajmniej już życie uratowane. Ach, ładnie. Drake, Raven, co robicie? Ja? Myślę, że z Drake'em możemy się rozdzielić. W sensie, w tym momencie, jak Helen to powiedziała, to ja mu pokazuję, żeby on biegł dalej tą ulicą, no, a ja wejdę do środka tego, alchemików. To ja tylko kiwam głową i mówię, podążaj za chłodem. O. I chcę się rozdzielić w środku i idę ataczny Shadow. I on pójdzie jedną drogą, ja drugą. Jedną drogą, w sensie...
No nie wiem, no w sensie może jest piwnica i strych, czy coś okej, takiego. Dobra, spoko. Albo dobra, on dobra. Będzie przeszukiwał. No, no w każdym razie dobra, razem. Zacznijmy może od ciebie. Dobra. To wszystko działa. Okej, okay, no to mój cień robi wszystko, co mu powiem, no to bardzo grzecznie i bardzo szybko przeszukuję ten. A ja wybiegam jakaś... po schodach na górze, bo tak podejrzewam, że Ardet mógłby dachami biec. Jakaś wada? Nie, żadnej. Wybierasz jedną na 10 plus? A, racja, wybieram jedną. Czusłany. Dobra, to nie będzie chciał się ode mnie oddalać. No dobra, to jest ten sam jeden budynek, więc sobie spoko poradzicie. Wbiegasz do środka, mijasz ladę, obok której stoją półki z dekoktami, jakimiś miksturami, eliksirami i tak dalej. Wbiegasz w głąb budynku do jego właściwego warsztatu i biegniesz w górę po schodach, a tymczasem twój cień rozgląda się po na samym warsztacie. Stoi po jego środku, stoi taki długi drewniany stół. Pod ścianami, na ścianach wiszą półki z różnymi składnikami do eliksirów, dekoktów i tak i tym podobnych. W powietrzu idąc czułaś taki dziwnie przyjemny zapaszek. Na stole stoją jakieś stoją rozgrzane palniki, probówki i tym podobne. Ogólnie taki typowy alchemiczny rozgardiasz. Zaś na górze jest typowa sypialnia. A czekaj, w tym warsztacie jeszcze, czy coś jest tak specjalnie rozjebane? W sensie widać, że Ardet coś konkretnego starał się zabrać? Tak, widać. Widać, bo jest, zauważasz, leżący kwiatek. Jakąś roślinę, dziwnie egzotycznie wyglądającą, o fioletowym kolorze płatków, z której ktoś chyba niedawno wyrwał kilka kwiatów. Aha, i ona powiedzmy leży tak na środku, że to zwraca sobie uwagę? No tak zauważasz, no. Akurat no, okay. Oczy, tym bardziej, że wokół tego jest też jakiś rozgardiacz, jakby ktoś długo... długo, wiesz, nie tyle długo, co po prostu rozrzucał rzeczy, szukając tej konkretnej doniczki. A tymczasem na górze jest to typowy pokój mieszkalny. Mały, skromny. Jedyne, co tam głównie zauważasz, to jakieś papierzyska i ten łóżko. Papierzyska na biurku z niedawno otwartymi listami oraz łóżko. Okna wszelkie są zamknięte, nie widać śladu, żeby ktoś tu był. W sumie bardziej mnie strych interesuje i wyjście na dach. Na strychu, drzwi na strych są zamknięte, zamykają się od wewnątrz i po prostu widzisz od wewnątrz, od tego pokoju, a co widzisz, to po prostu wybity od zewnątrz zamek, od góry, od strychu. Spoko, to cieniami staram się przejść do środka. No to znaczy, nie, jest otwarte. To jest, jeszcze raz. Aha, że on niby wszedł od tego strychu do środka? Tak. Aha, i teraz są te drzwi zamknięte? Nie, otwarte, no tak na osie, że do środka. Dobra, wybiegam tam. Bo może wyszedł tą samą drogą czy coś. Nic nie widzisz. Na dachu jest upalnia. Łe. Tu pieluszkami wracam z powrotem do cienia. A nie, a tak serio, to jest, chcę się rozglądnąć po dachach, czy widzę, że gdzieś biegnie. Nie, nie ma. Nie ma nikogo po dachach. Masz chyba wrażenie, że on dwa razy nie powtarza tego samego numeru. Kurde, no. A mógł. Dobra, tymczasem Drake. Dobra, no to ja od poziomu gruntu skupiam swe wszystkie zmysły, próbując może wypatrzeć jakąś podejrzaną sylwetkę podobną do Ardeta, bądź wyczuć jakiś chłodniejszy powiew,
związany z tym, co ma. Bo co prawda ja zawsze tak sobie wyobrażałem, że co prawda Drake nie korzysta z zaklęć per se, ale jego dłonie mają tak magiczne, więc to one jakby korzysta z ki, ale zawsze mi się dawało, że on... Ręce, które leczy. Tak, że on zawsze ma, że on może troszeczkę takie rzeczy wyczuwać. Może nie jakoś super ekstra, ale no próbuję coś takiego robić. Nie wiem, czy to się kwalifikuje na jakiś rzut, czy nie. I zdaję sobie sprawę, że robi to szybszym krokiem, bo zdaję sobie sprawę, że jak ta cała ekipa, znaczy wszyscy świadkowie się odsunęli, no to jeżeli on nadal był w okolicy, to mu dało sygnał, że tak, ktoś przyszedł jeszcze, więc pewnie ci starszy. Jest to rzuć na... To nie będzie w tym razem Distant Reality, ale Defy Danger. Główne zagrożenie jest takie, że on ci może uciec. Jasne. I nawet gdyby nie zadał. Na co tak naprawdę? Na Wisdom, na percepcję. Musisz go złapać w tłumie, a jak mówiłem, jest trochę ruchu tutaj. Okej. Okay. Ostatnio. Dobra, więc widzisz postać biegnąc. Wiesz co? Nagle to ci się rzuca w oczy. Tak naprawdę mocno, że po pakunkach, ścianach wystających z okien, parapetach albo szyldach skacze dobrze znana ci sylwetka. Typowy parkour asasynowski. Dobra, czy budynek... Ludzie są przyzwyczajeni, raczej nie zwracają na to uwagi, tylko unikają, żeby, wiesz... Dobra, to nie wiem jak ten budynek, bo on akurat teraz wspina się na jakiś dach, tak? Nie, po prostu... Dobra. Żeby ominąć tłum, biegnie po, wiesz, po takich wystających elementach z budynków wzdłuż ulicy. Jest tak, ponad tłumem tak, i skacze po deczkach, wozach, po głowach. Mówiąc... Mam nadzieję, że teraz to lepiej zadziała. Po czym wbija swój kij w ziemię, bo ma tego quarterstaffa. Jakby... no tak jak mieli, że po prostu wbija w ziemię, unosi się jakby trzymając ten kij, robi wyskok w górę. Wyciąga ten kij z ziemi, żeby tam nie został. I robiąc taką akrobatyczną rzecz, odpala kolejne pustroda, żeby zrobić... ekspresowy wlot na poziom tam, gdzie jest Ardet. Mhm. Znaczy oczywiście szukając w miarę miejsca sensownego do lądowania. Jeżeli jestem w stanie wylądować w miarę sensownie, to staram się nie wyglądać groźnie i jakby od razu zacząć mówić do niego. Okej. Okay. Ardet? Chcemy tylko porozmawiać. Daj nam szansę. Zatrzymuję się na jakimś rusztowaniu, na którym ty też wylądowałeś. Tak patrzę na ciebie i mówię, to nie jest nic przeciwko wam i naprawdę, pozwólcie mi zrobić swoje. Też to są sprawy rodzinne. Ardet. Rozumiem osobistą wendetę, ale jest czas i miejsce. Znaczy, Drake nie jest ekspertem od negocjowania i jego charyzma nie jest aż tak wysoka. Niemniej on próbuje nawiązać do tego, mimo że to jakby Arnold jest teraz NPC-em niejako, to i tak próbuje nawiązać do tego... Bonda, cokolwiek zaszło w przeszłości między tobą a twoim bratem, rozumiem, że ten ból istnieje, jest, ale nie można zatracić się w rządy zemsty, poszkodowanych będzie o wiele więcej. Ta sprawa, jeżeli to zrobisz, to efekt będzie dotyczył nie tylko ciebie. To skutki nie będą dotyczyły tylko ciebie. Próbuję przemówić mu do rozsądku.
Ardet, byliśmy... Halo, słychać mnie? Tak. A. Ardet, byliśmy towarzyszami, znasz mnie, nadal jesteśmy. To naprawdę nie musi pójść tą stroną. Halo? Ryland? Może Bryl przeżywaj. Nie wiem, co zrobić. No co, pograliśmy, kurde. Nie. Ale ja nie słyszałem, żeby ktoś... Bo musi płakać. Ja nie słyszałem, żeby kogokolwiek wywalało z kanału. Bryl chyba nadal jest, nie? On nadal jest na kanale, ale nie wiem, co się stało się. By the way, Rysia, a propos... Halo, już jestem. O, wrócił. Nieważne, potem powiem. Rzucałeś... Akurat co mi pasuje, tym bardziej, że masz na niego tak zwane dźwignie. Jakie jest dobre tłumaczenie leverage? No, właśnie dźwignia, wpływ. No, wpływ punkt na niego. Punkt nacisku. Mhm. Czyli dobrze rozumiem, że chciałeś, żebym rzucił, tak? Tak, na perle. Okej, okay. Zobaczmy. Charyzma. Uwoj! Powiem tak, jak mi to nie wyjdzie, ja doskonale wiem, jaka może być konsekwencja i ją przyjmę. Bez problemu. A nie, jednak nie. Chciałem to spieszyć, ale... Miałem idealny krawędziowy tekst. Dobra. Wiesz co on ci mówi? Powiem tak. Poczekaj. A skąd mam wiedzieć, że nie ten? Nie wiesz o co tu się tak naprawdę gra. Jeśli naprawdę ci zależy ze mną porozmawiać, odezwij się, jak będziesz wiedział, o co w tym chodzi. A teraz pozwól wejść. Złap go, szybko, złap go, przytul go. Mocno go przytul. Przykro mi, Ardet, ale nie mogę tego zrobić. Po czym próbuję... Jestem tylko mnichem. A co to było bardziej referenc do Hala 9000? I'm sorry, I'm afraid I cannot do that. Po czym próbuję jakby złapać za semitar, znaczy wiesz, taki skok do przodu, żeby wiesz, ich nie dorwał i się nie wyteleportował. Ale rozumiem, jeżeli ucieknie, ja nawet nie chcę na to, nie muszę na to rzucać. Odskakuję, nie, to nie jest tak, że ten, że ja specjalnie to robię i tak dalej. To jak wspomniałem na początku, to ma skończone paliwo i tak dalej, to się w końcu skończy, wy go doganiacie. Tylko teraz w tym momencie odskakuję ci. W jednej rzeczy się mylisz. Moje strzały niosą wolność, po czym znika. Znowu jest zimno. Czyli mu się to nie skończyło, nie dogoniliśmy go. No jeszcze nie, ale coraz bliżej. Not this time. No cóż, chyba muszę wrócić do reszty z niezbyt dobrymi nowinami. To co, wracam do reszty. A co mogę zrobić innego?
Gonić za nim. Znaczy, wiesz co, tak jak się rozglądasz po tej ulicy, to widzisz typowy rozgardiasz jakiś bank, jakieś gildy, jakiś sierociniec, nie wiem, jakąś karczmę, różne budynki, no. A po drugiej stronie ulicy równie drugie tyle. Zycha, wraca do reszty, na razie myśli, że on sam tego nie wykmini, więc potrzebuje zdolnego umysłu Heleny, ale i Raven, żeby wykminić, jaki może być jego następny ruch. Mm-hmm. Tak to tylko ciągle reaktywnie. Dobrze. Z tym się muszę zgodzić. W międzyczasie, jak docieracie do... Już jak docierasz na miejsce, to zauważasz waszego znajomego, Arkadia, oraz towarzyszących mu tych strzelców, którzy zabezpieczają obszar sklepu. No kurde. Jak on nas znalazł? Pewnie usłyszał o zamieszaniu i stwierdził, że to... Ale tak szybko? Podejrzewam, że parę minut minęło, jak tam żeśmy robili przeszukiwanie i tak dalej. No to jest 10 minut. Trafił dość szybko, tak, tu przyznam. Dam rację. Okej. Okay. Nie podoba mi się to, nie wychodzę z cienia. I na wasz widok mówię, jak? Udało się? Mnie nie widać. Ja z nim nie rozmawiam. Tak. Ja się mroczę. Ja tylko kręcę głową, po czym tak unoszę lekko brew i starając się, wiesz, takim stalowym spojrzeniem, które nie jest za dobrze wytrenowane, bo zresztą Drake stara się być miły i uprzejmy, mówi jedna rzecz, którą mi powiedział, może to tylko jego rewolucyjna gadka dała mi do myślenia. Czy jest coś, co wasza gildia nam nie mówi? Nie. Bardzo naiwne jest... podejście, ale... No właśnie. Nie, jestem z wami w pełni szczery. No dobrze, czyli jaki jest właściwie wasz cel? Chcemy go zatrzymać, żeby nie dopuścić do powstania wojny. Uważamy, że nawet jeśli dojdzie do wojny, to nawet jeśli udałoby nam się obronić, to będziemy zrujnowani. I to zdanie podziela nasza szefowa, no. Pani Vaeri, tak? No tak, zgadza się. Tym bardziej, że czuję, że to byłby trochę wstyd, jakby dokonano asasynacji z łuku, który dała mu jej własna rodzina. Rozumiem. Tak patrzę. Patrzę na chwilę. No dobra, słuchajcie. Prawda jest taka, że jak dotąd cały czas gonimy za Ardetem, a nie jesteśmy w stanie przewidzieć jego kolejnego ruchu. Natomiast on po prostu atakuje kolejnych ludzi w tym mieście, żeby przygotować jakiś swój wspaniały plan zamachu. Właśnie. Więc teraz... chyba musimy zaufać jednak gildii finansowej, że są, żeby nam pomogli. Out of character. Jaki rzut byście zastosowali, gdybyście próbowali ogarnąć, czy ktoś was robi w chuja? Distant Reality czy Defy Danger? Ja bym rzuciła na inteligencję, ale nie wiem z jakiego ruchu. W sensie, czy się to skapia. Znaczy, zależy jak interpretujesz, bo na przykład na charyzmie jest ale nie, jak grace. Na razie mówicie, że ufać się i tak dalej, że nie tam. Ale generalnie mam taki plan, że jak już pogadamy z tym kolesiem, to ja zostanę i go poszpieguję chwilę, czy coś powie swoim podwładnym, czy coś gdzieś przez telefon mruknie. Dobra, okej. Okay. Tymczasem co wy resztę robicie, jak mówisz? Helena też bardziej gra w tym momencie, robi dobrą minę do złej gry, żeby może wykorzystać go do czegoś, żeby się dowiedzieć, że tak powiem.
żeby, no. Dobra. Cóż, ja tym razem nie robię nic specyficznego. Podążam za działaniami Heleny. Może jej podejście zadziała. W ogóle Arkadii tak wrzuca. No w sumie, czemu on? I pokazuje na leżącego na ziemi, leżącego już na noszach alchemika. Widocznie potrzebował jakichś odczynników albo... Nie wiem, w zasadzie dobrze byłoby się dowiedzieć, co tak naprawdę stąd zabrał. Ja wiem. W istocie? W sumie mogłem to już powiedzieć, Helen, zanim ten koleś przyszedł. No, to znaczy? No, bo że... Przez moment nie do końca słuchałem chyba, bo mi coś chyba umknęło. No to Raven przeszukał ten budyneczek alchemiczny i znalazł kwiatka, którego płatki prawdopodobnie Ardyt zabrał i myślę, że Raven wziął tą doniczkę ze sobą. Więc w sumie nawet jak ta gildia będzie przeszukiwać ten domek, to nie znajdą tego. Okay. Jeśli. No ale w każdym razie, póki ten kolo tu jest, to ja się nie wychylam. Helen, powiedziałem wcześniej, że coś takiego, ale jak kolo przyszedł, to siedzę w cieniu. No to w takim razie ja daję kolesiowi dwa zadania. Zadanie numero uno to proszę go, żeby się dowiedział, co zginęło w gildii, mimo że doskonale wiem. Bo no cóż, jego autorytet prawdopodobnie jest większy niż mój. W sensie, co zginęło w gildii? Co Ardyt zabrał, nie? Mhm. I żeby, nie wiem, wykorzystał, ogólnie rzecz biorąc, żeby nas wykorzystał wszystkie dostępne dla niego zasoby, żeby przewidzieć, co planuje Ardyt i jaki będzie jego następny ruch. Bo dobrze byłoby zacząć działać prewencyjnie, a nie tylko gasić pożary. Dobra. Jeszcze jedną szybką rzecz, bardzo szybką. A Drake próbuje, jak tak się zorientował, że w końcu jest ten koleś jeszcze na nóżkę, z niego nie wynieśli, to robi tylko taki, stara się bardzo szybki, dokładny przegląd, czy są jakiekolwiek znaki szczególne, jakieś symbole, sygnety, czegokolwiek, czy jest to cokolwiek, co wskazywałoby na specyficzną przynależność tego gościa. Czy to jest zwyczajny jakiś random, który się nataczył, czy Ardyt miał też jakiś inny cel w załatwieniu tego gościa? On ma ten... wiesz co? On ma pierścień cechowy takiego najwyższego sortu, wskazujący na alchemika zajmującego się takimi najcięższymi eliksirami, takimi najtrudniejszymi do uważenia. Okej. Okay. A przy okazji zauważę, że ma sporo... ma sporo taką machinę, taką naprawdę wyjątkowo dużą machinę do destylacji z tyłu warsztatu, z której bucha dym. Okej, okay, dobra. To ja... Dobra. Okej. I oprzesz samą maszynę, czy coś jeszcze w budynku? Raczej maszynę, niech resztę inni mają okazję ogarnąć. Okej, wiesz co, to będzie Spoutlore w tym wypadku. Ponieważ obserwuję, czy mogę wykorzystać swój ruch Awakening, że rzucam z Wisdoma, nie z Inta. A w jaki sposób to zadziała, że wyczuwasz energię? Contemplate your surroundings to say the truth in things. Taki jest dokładny opis tego. Spoko. Jeśli nie, to... Nie, spoko jak najbardziej. Okej, dobra, coś ciekawego. Nie zgadnę, to jakaś trucizna. Nie, wiesz co, tak jak na chwilę odsuwasz, tak na chwilę odsuwasz ten wylot tego, żeby trochę wyczuć ten opar. Ogółem też się trochę unosi tego w powietrzu.
to zauważasz, że czujesz się trochę taki... lżej ci jest na duchu. Jest ci lżej na duchu i jakbyś...